Wyobraźmy sobie, że obserwujemy jakieś pokazy balonowe i interesuje nas z jaką prędkością wznosi się pewien jeden konkretny balon taki balon na ogrzane powietrze. No i obserwujemy go dokładnie. Wyobraźmy sobie, że znajdujemy się w sporej odległości od tego miejsca, z którego on wystartował powiedzmy 500 metrów czyli powiedzmy, że tu jest to miejsce, z którego balon wystartował no i my znajdujemy się w odległości 500 metrów od, od tego miejsca, w poziomie. Tutaj mamy 500 metrów. Założymy teraz, że ten balon wznosi się pionowo do góry. To znaczy, cały czas znajduje się dokładnie nad tym miejscem, z którego wystartował. Co oznacza w praktyce, że musi być bezwietrzna pogoda, że ten balon nie jest unoszony w żadną stronę. No i kolejne nasze założenie będzie takie, że mamy tutaj możliwość mierzenia kąta, pod jakim widzimy koszt tego balonu, powiedzmy. Mamy jakiś przyrząd optyczny, który pozwala nam dokładnie zmierzyć ten kąt. No i powiedzmy, że w chwili obserwacji ten kąt wynosi pi czwartych. Pi czwartych to jest to samo co 45 stopni. Ponieważ zaraz będę tutaj różniczkował funkcje trygonometryczne, to wolę mieć ten argument wyrażony w radianach, bo to jest najbardziej naturalna miara, która się najlepiej sprawdza przy różniczkowaniu funkcji trygonometrycznych. No i jak balon się unosi, no to ten kąt się zmienia. Więc zakładamy również, że jestem w stanie zmierzyć, jak szybko ten kąt się zmienia. Więc powiedzmy, że zmierzyłem, że ten kąt się zmienia ten kąt się zmienia w tempie w dziesiątych tempie radiana na minutę. 0,2 radiana na minutę. W takim tempie ten kąt się zmienia. No i czy na tej podstawie ja jestem w stanie określić, jak szybko zmienia się ta wysokość, nazwijmy ją H tutaj. Czyli co ja chcę zrobić? Z tych danych, które mam, wiem, że kąt teta jest równy pi czwartych, że ten kąt zmienia się, czyli d theta po DT pochodna teta po czasie jest równa 0,2 radiana na minutę. No, a interesuje mnie, jak szybko zmienia się wysokość, czyli to, co mnie interesuje, to jest jaka jest pochodna wysokości po czasie. No, to jest prędkość, z jaką zmienia się wysokość, to jest tempo zmiany wysokości. Więc, jeżeli jestem w stanie znaleźć relację między tymi trzema wielkościami, no to będę mógł rozwiązać to zadanie. No jak to zrobić? No jeżeli Umiem napisać relację pomiędzy wysokością a kątem θ, no to mogę zróżniczkować tę relację i dostanę relację pomiędzy pochodną TETA a pochodną wysokości. No to spróbujmy to zrobić. Tutaj mamy trójkąt prostokątny. Tutaj jest kąt prosty w tym miejscu. No i interesuje nas relacja między tą przyprostokątną a Kątem. A znamy tę przyprostokątną. No to wygodnie tutaj jest wziąć funkcję tangens, no bo wiemy, że tangens tego kąta teta to będzie stosunek wysokości H do tej drugiej przyprostokątnej, czyli tej, która ma długość 500 metrów. No bo tangens kąta to jest stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko tego kąta do tej drugiej przyprostokątnej. No teraz mogę obliczyć pochodną obu stron po czasie, więc ja to teraz napiszę. Pochodna po czasie tangensa teta musi być równa pochodnej po czasie tego wyrażenia, które mamy po prawej stronie. A tutaj był stosunek Wysokości i tej stałej równej 500 metrów. No więc co będziemy mieli po lewej stronie? Pochodna tangensa to jest 1 przez cosinus kwadrat kąta teta, no ale to jest pochodna po czasie, a nie po teta. Czyli będzie jeszcze razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy pochodna teta po czasie. No, bo to jest coś takiego, jak że tutaj mamy, jeżeli napiszę to jeszcze raz tutaj, to jest pochodna tangensa teta po teta razy pochodna teta po czasie. To jest to samo, co tutaj napisałem. To jest wzór na pochodną funkcji złożonej, bo tutaj mamy funkcję złożoną. Mamy tangens od teta, a teta jest również funkcją czasu, więc jeżeli różniczkujemy tangens teta od czasu, no to mamy najpierw pochodną tangensa teta razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy pochodna teta po czasie. No a co mamy po prawej stronie? No po prawej stronie tutaj jest stała, więc będzie 1 przez 500 metrów razy pochodna h po czasie. Czyli to będzie 1 przez 500 metrów razy pochodna h po czasie. No i to jest ta relacja, której poszukiwałem. Z której mogę odczytać pochodną H po czasie, w zależności od pochodnej teta po czasie, którą znam. No i jakieś funkcji teta, a teta też znam. No to to, co mi się przyda, to jest, ile jest kosinus y, teta. Wiem, że kosinus pi czwartych to jest pierwiastek z dwóch przez dwa. A tutaj będę musiał podzielić przez cosinus kwadrat. No to cosinus kwadrat pi czwartych to będzie 2 czwarte, czyli 1 druga. No czy 1 przez cosinus kwadrat pi czwartych to będzie po prostu 2. Czyli jeżeli teraz z tego wzoru ja chcę wyliczyć, ile jest dh po dt, no to muszę pomnożyć obie strony przez 500 metrów. Czyli to będzie 500 metrów razy 1 przez kosinus kwadrat. No a wiem, że to, to jest równe po prostu 2. No dobrze, może napiszę jeszcze najpierw, że wstają tej kąt teta, czyli to jest 1 przez kosinus kwadrat pi czwartych razy d teta po dt. No ale to, jak już obliczyłem przed chwilą, jest równe 2, no a to jest równe 2 dziesiąte radiana na minutę. Więc jeżeli wstawię te wartości, no to pozostaje teraz jeszcze wymnożyć. 500 razy 2 razy 2 To może ja to zrobię tutaj z tej strony, gdzie jeszcze mam miejsce. Tutaj sobie to wymnożę. Czyli będę miał, że dh po dt to jest 500 metrów razy 2 razy 2 dziesiąte radiana na minutę. Czyli dh po dt będzie równe. 500 razy 2 to jest 1000, razy 2 dziesiąte to będzie po prostu 200. A jakie będą jednostki? Metr razy radian na minutę. No ale radian to nie jest tak naprawdę żadna jednostka, to nie ma żadnej miary, dlatego że radian to jest stosunek dwóch długości. Równie dobrze mógłbym to napisać 1 przez minutę. Czyli to będzie po prostu w metrach na minutę. Bo radia to jest stosunek długości, to jest tak jakby metr na metr, czy centymetr na centymetr. Przypomnijcie sobie filmy o mierze łukowej kąta, no to będziecie wiedzieli o co chodzi. Czyli ostatecznie ten wynik jest taki, że ta prędkość wznoszenia wynosi 200 metrów na minutę. No, gdyby chcieć przejść na to na, na metry na sekundę, no to trzeba było to podzielić przez 60. 200 na 60 to będzie 20 na 6, czyli 10 trzecich. 10 trzecich, czyli 3,3 metra mniej więcej. No czyli dosyć szybko ten balon się wznosi.